Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik, pozdrawiam wspierających, a rozdział zaczynamy od tego, że ludzie ogólnie na świecie panikują, że los świata zależy od piratów, no bo to oni głównie walczą o One Piece'a. Panika też dotyczy zalania świata i ogólnie lud chce, by marynarka coś z tym wszystkim zrobiła. Natomiast tutaj piraci na całym świecie się cieszą ze słów Vegapunka i że teraz nastał ich czas. Wimpeldamda przykład, marynarze narzekają, że w ogóle puścili to nagranie więźniom. No i co ciekawe, nie mogą w ogóle zatrzymać transmisji, z tego co zrozumiałem. No a marynarze narzekają na samego doktora. Następnie Kobe mówi, że powstrzyma Luffy'ego przed realizacją swojego marzenia i szybko przeskakujemy do Buggy'ego, który wyzywa swoich podwładnych, że skandują oni, że nastał świat Buggy'ego i mówi im, że teraz nastanie ich świat. Po czym Kroko Krokodyl każe mu usiąść. Nie mogę z tego. No nic. Potem szybki skok na wyspę piratów, gdzie Teach już dotarł po bitwie z Lawem. No i generalnie Teach grozi Karibu, że jeżeli ten nie ma dla niego cennych informacji, to go zabije. Tak po prostu. I powracamy na Egghead, gdzie transmisja doktora już się całkowicie skończyła. Gdzie coś tam on jeszcze peplał o J-Boyu. No ale Merkury miażdży MF-a, z którego wypadł ślimakofon, który chyba umarł od razu. Także definitywny koniec transmisji. Następnie cała trójka, czyli Wenus, Jowisz i Merkury, skaczą w kierunku statku słomianych kapeluszy, by ich dopaść, a w międzyczasie MF mówi do Luffy'ego, iż wie, iż on nie jest J-Boyem oraz tylko wygląda jak on, co wzbudza w nim nostalgię. Gumiak go pyta, czy nie wziął go za kogoś innego, a MF kontynuuje i ma nadzieję, że J-Boy mu przebaczy, iż nie udało się MF-owi uczynić go królem. Co dziwi Luffy'ego i nawet pyta, co ma robot na myśli i przedstawia samego siebie. Po czym wszystkim Emmet dziękuje Gumiakowi za ponowne usłyszenie rytmów wolności po raz ostatni i ogłasza, że nie pozwoli mu umrzeć. I odpala, ciągnąc za sznurek, chyba najpotężniejszy atak królewskim, jaki w serii kiedykolwiek widzieliśmy. Wszystkie randomy padają, a Gorosei wracają nawet do ludzkich form. I jeszcze nawet teleportują się do samych siebie na Red Line, gdzie czeka już na nich Mars z wyjątkiem Saturna, który został na wyspie. Równocześnie nawet Oda pokazał nam Imu, który pierwszy raz w serii czymś się w ogóle przejął, czując haki J-Boya. Kolejno Luffy się cieszy na widok swojej załogi, oni go pytają, co się stało z Gorosei, a on odpowiada, że nie wie. Nawet giganci są w szoku, że to potężne haki sprawiło, że Gorosei zniknęli. Słomiani też zadowoleni, że wylądowali po tym wszystkim w końcu bezpiecznie na morzu. Koniec rozdziału zaczynamy od stojącego Saturna przed robotem, a potem zaczynają się jego krótkie retrosy. Pierwotny J-Boy mówi do Emmeta, że zbiera swoje najpotężniejsze haki i umieści je w robocie. Coś takiego generalnie. Takie pieczętowanie, chyba o to chodzi. No w końcu MF musiał pociągnąć za sznury. Mówi też, że będzie robot żył znacznie dłużej niż on i gdy nadejdzie odpowiedni czas, robot ma pociągnąć za sznurek i wtedy odpali się haki J-Boya. Robot go pyta, czy kiedy nadejdzie ten czas, to J-Boy przybędzie mu pomóc, na co J-Boy mówi, że ochroni go z przeszłości, jak zawsze zresztą dodając. Ale dodaje, że nie będzie to wszystko działało przez wieki. Tak to chyba należy rozumieć. A to wszystko robota oczywiście cieszy, bo teraz nie ma znaczenia, czy J-Boy umrze, ponieważ zawsze z nim będzie i ma nadzieję, że nie będzie on samotny. Po czym chyba wszystkim MF definitywnie umiera. Ocena rozdziału 9 na 10. Pierwszym tematem, jaki chcę poruszyć, to to, że ten rozdział przekreśla niestety lub stety teorię o tym, że J-Boy był gigantem. Po jego cieniu widać wyraźnie, że był raczej zwykłym człowiekiem. Natomiast pojawiła się już inna teoria, że J-Boy jest reinkarnacją. Może być tak, że już wcześniej istniał J-Boy i istnieje cykl reinkarnacji jak w Awatarze legendzie Aanga. Przykładowo nie trwa on cały czas, tylko co 800 lat, co by tłumaczyło wiele rzeczy. I wcześniej
Wcześniejszy Joy Boy był gigantem, który nosił kapelusz, który widzimy w zamrażarce Ima. Brzmi to trochę na wyrost i absurdalnie, ale nie przekreślałbym tego, że Oda może użyć takiego motywu. W końcu Joy Boy miał Zoan Sangoda Nikki, który tym bogiem kiedyś tam wcześniej musiał być, prawda? Może Zoan Sangoda dzięki swojej własnej sile woli wybiera kolejnego kandydata. Właśnie co kilka wieków. No, intrygujący wątek bym powiedział. Naprawdę wiele by to tłumaczyło, gdyby istniał jakiś taki system. Drugi temat to MF używający haki Joy Boya. Bardziej to wygląda na to, że królewskie haki można umieścić w innej rzeczy, czy zainstalować, czy zapieczętować po prostu na później. Także spoko, obawiałem się po spoilerach, że to może działać na innej zasadzie, takiej, iż można po prostu przekazać komuś swoje królewskie haki, ale to już by było zaprzeczenie całej koncepcji haki, że jest ono siłą własnej woli. Ale po pierwsze, Joy Boy po prostu w nim umieścił swój atak królewskim na później przez zaplątany węzeł, a dwa, MF to robot. To nie android lub cyborg, który mimo wszystko dalej jest człowiekiem lub po prostu istotą żywą, więc nic tutaj niczemu nie przeczy. Po trzecie, Kobi chcący zatrzymać Luffy'ego jest uroczy, ale jak on chce tego dokonać? Zwłaszcza, że czarnobrody raczej wkurzył ich obu, więc powinni się skupić na wspólnym wrogu, a potem najwyżej zawalczyć między sobą. Po czwarte, atak Haki był tak potężny, że odesłał Gorosei do siebie, plus zmienił ich z powrotem w ludzi, czyli silne Haki nie tylko pozwala anulować moce owocu, ale także cofać jego przemiany w przypadku Zoanów, czy nawet cofać efekty ich mocy, jak wspólna teleportacja. Masakra. I ciekawe, co jeszcze królewskie ma do zaoferowania, bo coś czuję, że to jeszcze nie wszystko. Marsa na przykład pewnie spotkało to samo po ataku od Luffy'ego i reszty. Ostatni wątek na dziś to czarnobrody, który w końcu dowie się o Plutonie na Wano i Posejdonie na wyspie Ryboludzi. No, oczekujemy już teraz, proszę Państwa, tragedii, nie skończy się to dobrze i tylko pogłębi konflikt czarnego z Gumiakiem. Dziękuję za oglądanie, ja byłem Kapelusznik, piszcie co myślicie i na razie.